Sprawa wulgarnego gracza. Niecierpiąca zwłoki, trzeba ją, słuchajcie, omówić. Nie wiem, czy każdy z was śledzi Twittera, nie wiem, czy każdy z was śledzi, słuchajcie, YouTube'a, Facebooka. Jak myślicie, co zrobił, słuchajcie, wulgarny gracz? Wulgarny gracz miał kilka opcji, słuchajcie. Mógł piłkę rozegrać jakkolwiek by chciał. Opcja numer jeden. Wydaje mi się, że chyba najlepsza. Powiedzieć, dobra, faktycznie, sorry, moja wina, nie? Nie powinienem tak pisać. Przepraszam. Nie zachowałem się odpowiednio jak na osobę wypowiadającą się w internecie. Mam nadzieję, że słuchajcie, będziecie w stanie mi to przebaczyć. Kiszek, również się przepraszam. Faktycznie posunąłem się trochę za daleko. Opcja B, obracanie kota ogonem. I opcja C, zagranie karty ofiary. Jak myślicie, jaką kartę zagrał, słuchajcie, wulgarny gracz? No niestety, wulgarny gracz zagrał opcję numer 3, opcję C. Wulgarny gracz stwierdził, że on jest atakowany, że teraz jemu ludzie źle życzą. Wstawił zdjęcie, że ktoś mu napisał coś podobnego i powiedział, że on zgłasza tą sprawę do służb. Ja to kurwa patrzę na to i zastanawiam się. Kurwa, stary, jak to wygląda? Poczekaj, z jednej strony ty się tak zachowujesz, a z drugiej strony jak ktoś się tak zachowuje wobec siebie, to ty mówisz, że ty zgłaszasz to w odpowiednie miejsce. Ja sobie myślę, Jezu, o co chodzi? Jakie odklejenie? Ale jak to w ogóle wygląda w jego oczach? W sensie w oczach innych. Próbujesz potępiać kogoś innego za coś, co zrobiłeś kurwa sam. No przecież to jest tak bez sensu. Czyli jak Kaliemu ktoś ukradnie krowę, to źle, ale jak Kali komuś ukradnie krowę, to dobrze w sumie. A też całkiem ciekawe, bo widzicie, koleś się gdzieś publicznie wypowiada w internecie, pasowałoby mieć jakąkolwiek świadomość odnośnie tego, co posiada takie znamiona przestępstwa. No i w literze polskiego prawa, słuchajcie, życzenie komuś źle nie jest przestępstwem. Ja nie mogę nic z tym zrobić względem wulgarnego gracza. Również wulgarny gracz nie może zrobić nic innej osobie, która mu tak napisała, tak to działa. Jeżeli ktoś faktycznie wpłynie na to, że ktoś zrobi sobie krzywdę i będzie mu to można udowodnić, wtedy możemy o tym mówić, ale o jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej można mówić tylko w momencie wtedy, gdy ktoś faktycznie zacznie ci grozić. A nie jeżeli powie, że mam nadzieję, że coś ci się stanie. Nie, że nie, to też nie jest kwestia tego, że wiecie, próbuję pochwalać takie zachowanie, że ktoś wulgarnemu graczowi coś takiego napisał, zupełnie nie o to chodzi, a raczej mała lekcja dla wulgarnego gracza, świadomości tego, bo no kurwa, stary. Z jednej strony sam tak piszesz, ale też w ogóle najciekawsze, że wulgarny gracz stwierdził, że on po prostu nie jest najlepszy z języka polskiego i on miał na myśli coś innego. Więc też wywinął trochę kota ogonem. No ale to działa, wiecie, na takiej zasadzie, że nie wiem jak działa prawo, więc nie powinno mnie dotyczyć. Nie uważałem na lekcjach polskiego, więc stwierdzę, że jednak miałem coś innego na myśli, wypowiadając się publicznie. Ale ja to kurwa... Ja się zastanawiałem, czy... Po pierwsze, no nie? Wiecie, przedstawiłem cały konspekt całej sytuacji. Wiecie co? Ja się zastanawiałem, nie? Obejrzałem ten film cały, jak już Zajw go wrzucił, nie? Po pierwsze, kurwa, strasznie uważam w takich sytuacjach na to, żeby nie pokazać, wiecie, czegoś wyciątego z kontekstu. Więc faktycznie pokazałem całą wiadomość, nie? Wszystko, co wstawił. No i tam niektórzy mi mówią, że... No, ale wiesz co, Kiszak, on wcale ci tak źle nie życzył, to chodziło o coś innego, nie? No i kurwa, jestem po filologii. Jestem po językoznawstwie. I czytam to jeszcze raz. I co on tu pisze? O jakich gwiazdach YouTube'a mówisz? O jakich gwiazdach YouTube'a może być mowa? Co jest tutaj podmiotem? Gwiazda YouTube'a. Czy gwiazdą YouTube'a jest kanał, czy raczej persona? Persona, no nie? Osoba za tym stoi. Nie mówimy tutaj o kontekście podmiotu, w którym coś jest, słuchajcie, rzeczą, coś jest zjawiskiem. Nie, mówimy tutaj o kimś, o personie, o osobie. To jest podmiot. W tym zdaniu podmiotem jest osoba. Wulgarny gracz to odpisuje o takich, o których nie warto wspominać, z nadzieją, że szybko to zdechnie. I jeszcze to w języku polskim, słuchajcie, jest bardzo często rozumiane jako oznaka pogardy, że wypowiadasz się jeszcze o czymś totalnie bezosobowo. Tak, to oznacza brak szacunku, dokładnie, ja się zgadzam z tym. To nie jest kwestia tego, że napisał, mam nadzieję, że ten content zdechnie. Nie, no kurwa, stary, no próbujcie mi powiedzieć, że to wygląda inaczej. Albo odnosi się do zjawiska kanału, to można też na siłę interpretować. No nie, ponieważ tutaj masz podmiot wykazany. Podmiotem jest gwiazda YouTube'a.
Można, słuchajcie, bronić się, ale kurwa, wiecie, co robi dojrzały facet w takiej sytuacji? Kurwa, bierze na siebie konsekwencje i tyle. A nie pierdoli, że mi chodziło zupełnie o coś innego. Poza tym, jeżeli piszesz pierwszą część postu, którym piszesz, nie chcę mi się dziś wkurwieć na upośledzonych youtuberów z frajerskim wąsem, to nie piszesz o zjawisku, tylko piszesz o konkretnej osobie. No, kurwa, no powiedzcie mi, że jest jakikolwiek sens odwracania tutaj kota ogonem. Gdyby kontekst wypowiedzi był inny, mogłoby to nawiązywać do kanału, trendu, ale w tym przypadku jest to person. Ej, kurwa, jak najbardziej. Jak najbardziej się, kurwa, z tym zgadzam. No, gwiazda YouTube'a. Kurwa, ale widzicie, chociaż jedno, nie? Uznał mnie za gwiazdę. I widzicie, i na przykład tutaj widzowie w kolejnych komentarzach, o czym jest rozmawiane? O kanale czy o osobach? Powiedzcie mi, tutaj też rozmawiamy o zjawisku? Tutaj też rozmawiamy o osobach? O czym tu jest, kurwa, gadka? Tutaj też mówimy, słuchajcie, o zjawisku? Może mi ktoś to logicznie wytłumaczy, że tu jest mowa o kanale? Wytłumaczcie mi to, kurwa. Serio. Sorry, ale no nie. Napisałem do BTS-y, czy są dumni ze współpracy z tym gościem. Raxiel dobrą rzecz wstawił, ja wam pokażę. Dacie mi post Raxiela z Twittera, on też jest dobry w chuj. Bawi mnie, że unikają twojej nazwy, jakbyś był pierdolonym Voldemortem. A mnie to cieszy, wiesz? Pokazuje mi to, jak bardzo, kurwa, jaj nie mają. Jak bardzo by chcieli coś napisać, ale jednak próbują zachować jakieś pozory, nie? To jest najlepsze w tym wszystkim. A wiecie, co dzisiaj widzowie zrobił Lecho z tego? Zgadnijcie, widzowie, co dzisiaj Lecho zrobił. Lecho jeszcze dzisiaj wstawił post. Hej, wulgarny gracz i inni fani Fallouta 76. Będzie jeszcze więcej apalachów w apalachach. Już jak coś usunął post, kurwa. Kurwa, jeżeli jest jedna rzecz, w której BTS jest dobra, to na pewno nie jest to robienie gier, a na pewno jest to umywanie rączek. Nie no, najebiście oni są. Ja nie wiem, co to są apalachy. Nie wiem, co to jest. Opisałem, że jakieś frakcje stare z Fallouta 76. Nie mogę wytłumaczyć, nie rozumiem, o co chodzi. Góry w Falloucie. To jest linia gór. No, słabo w Bethesdzie. To są góry w Ameryce? O, widzicie, ciekawe. Ale wiecie, co jest najciekawsze w tej całej sytuacji, moim zdaniem, nie? I dlaczego ja to robię? Bo ja mógłbym mieć to totalnie w dupie, ale wrzucam to z uwagi na to, żeby grono osób, które próbuje ciągnąć do odpowiedzialności kogoś innego, w tym mnie, za mój content, za moje słowa, za całą resztę, żeby przejechała się na tym dokładnie, czym wojują. To jest jedyny cel mój w tym wszystkim. Nic więcej mnie nie interesuje. Nic więcej. To nie chodzi o to, że ja chcę komuś na złość zrobić. To nie chodzi o to, że ja komuś źle życzę. Ja robię to tylko po to, żeby pokazać im, że kurwa, wiecie co, to działa w dwie strony. Bo to są ludzie, którzy pisząc posty na Twitterze potrafią się w coś wpierdolić. To są ludzie, których nawet nie trzeba jakoś komentować, żeby ich skrytykować. Wystarczy przeczytać ich. Zobaczcie mój film, w jakiej on jest formule nagrany wczoraj, no nie? Ja nawet nie komentuję tego, co robi ten chłop. Ja po prostu czytam jego posty i tyle. Ja po prostu czytam jego posty. Są ludzie, którym wystarczy dać mikrofon, żeby się ośmieszyli. Ja bym chciał ich zobaczyć faktycznie wrzucających jakikolwiek content. Na przykład na streamie albo na YouTube'a, bo kurwa, to by była jedna z najlepszych rzeczy, jaka dla mnie mogłaby się przytrafić. Nie wiem, czy mógłbym mieć tak dużo darmowego contentu. Wulgarny ma kanał na YouTubie. Ja wiem, ale on już posłał filmy. On tam podobno próbował być na siłę wulgarny, kopiując energika, tylko czytał to kurwa rzeczy z kartki. Były podobno strasznie sztuczne i wszyscy mieli to w dupie. Akurat, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że wszystkie osoby czepiające się na Twitterze gdzieś mnie, to są ludzie, którzy sami spróbowali swoich sił w streamowaniu albo w tworzeniu kontentu i nikomu się kurwa nie udało. Ale też to jest ciekawe, bo patrzcie na to. Bethesda, no nie. Bethesda odpowiada na to non-stop w ogóle. Bethesda mówi, że Bethesda Polska. Nie prowadzimy płatnych współprac z żadnym z tych twórców, ale dzięki za czujność. Wielu graczy i twórców i członków społeczności dostaje od nas gifty, ale to nie ma nic wspólnego z płatnymi współpracami. No to kurwa trochę ich niestety ciągnie na dno wulgarny gracz, pisując reklama. No nie? I kilka razy ich faktycznie tagując jako materiał reklamowy. Tutaj był prezent. Gdzie my to mamy? Tu była na pewno reklama. Nie, tu mamy faktycznie jeden. Ale widzowie, powiedzcie mi, czy jest jakakolwiek różnica, czy ty się sprzedajesz za skarpetki, czy za 1000 zł? To jest ważne, jaka jest twoja cena, czy to faktycznie robisz? To jest kwestia, kurwa, ceny, no nie?
A tutaj, jak już mówimy widzowi o takich namacalnych rzeczach, które mają faktyczną wartość, no nie? No to kurwa, ciężko od tego umyć rączki i powiedzieć, że my nie prowadzimy współprac. Faktycznie, tutaj jest słowo klucz, my nie mamy płatnych współprac, no ale jednak posiadamy jakieś takie barterowe. A jeżeli takie rzeczy, jak wysyłanie komuś prezentów za kilkaset zeta nie są odpowiednio oznaczone przez BTSD, no to w świetny sposób funkcjonujecie. Bo na przykład sytuacja jest taka, że Amandzie na przykład ostatnio Diablo 4 wysłało krzesło, no nie? No i co? No i kurwa, w takiej sytuacji musisz wypełnić formularz do urzędu skarbowego, że otrzymałeś taki produkt. To nie jest kurwa charytatywne. Nawet jeżeli nie posiadasz podpisanej jakiejś umowy, to musisz to zgłosić, że kurwa to rozdajesz jako firma. A tu widzowie Padzik, a tu widzowie Myszka, a tu Stream Deck, no. Ile to widzowie jest warte, coś takiego? Stream Deck 600, Myszka pewnie z 300, jak nie więcej. Padzik kolejne 300, no z tysiaka to jest warte, na pewno. No kurwa nie wiem, BTSD, czy wy dobrze działacie. Kurwa, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, no. A wystarczyło zachować klasę, kurwa. Jak randomowy koleś w polskim internecie krytykował wasze produkty, to zachować się tak, jak powinniście zachować, czyli nic nie zmieniać, kontynuować to dalej, być niewzruszonym. Abyś skomentował post, widzowie, Bethesda Polska, pokażę wam. I Bethesda widzowie odpisała, no nie? Ktoś napisał, widzowie, komentarz. Powiem tak, jeśli ten gość faktycznie jest sponsorowany przez Bethesdę, to jest w chuj żałosne i nieprofesjonalne. Do tego hipokryzja tego gościa od Bethesdy, że miał czelność pierdolić o tym, że ktoś jest patostreamerem, przy okazji sponsorując takie dno społeczne, które nigdy nie ma argumentów, musi wyzywać wszystkich, którzy się z nim nie zgadzają. Co śmieszne, mówią, że ty wyzywasz kogoś, jak się z tobą nie zgadza, ale przykładu, gdzie tak robisz, nie podadzą. Uważają, że nie masz racji, tylko hejtujesz, no to czemu zamiast ciebie wyzywać, nie powiedzą po prostu, w którym miejscu nie masz racji? Ciekawe, jaki będzie dalszy ciąg tej aferki, bo na tej sytuacji się pewnie nie skończy. Bethesda Polska. Bethesda Polska odpowiada. Nie, nie był sponsorowany, nie prowadziliśmy z nim żadnych płatnych współprac ani kampanii. Płatnych. No, bo były prowadzone barterowe. Bethesda Polska. Więc rozumiem, że na ten przykład post na Facebooku, który wstawiła ta osoba z hashtag reklama, nie jest faktycznie przez was sponsorowany. W takim razie myślę, że mimo wszystko powinniście coś z tym zrobić, bo on to wrzuca, wygląda jakby z wami współpracował. I robi wam to zwyczajnie antyreklamę przez zachowanie, które prezentujesz w sieci, nie? No, teraz pewnie bezpieczne podejście, my go nie znamy. Być może tak, mimo wszystko zakładając, że mówią prawdę, to jest dosłownie sytuacja, gdzie ktoś chce zaszkodzić firmie. Wiecie, jak to widzowie wygląda? Wygląda tak, że community manager Bethesdy z Polski wstawia posty, że a właśnie sobie dzisiaj z wulgarnym graczem w coś tam gram. A wulgarny gracz, co tam dzisiaj będziemy wieczorem robić? Kurwa, rękę myje, no nie? Ja pierdolę, ja wysłam maila widzowi ogólnego do Bethesdy. Pomijam cały polski dział, w chuju to mam. Kurwa, konstruuję maila, tworzy cały konspekt, tworzy całą historię. Wrzucam wszystkie, kurwa, screeny, których Nexus nie pokazał. Bo je mam. Zapytam się Nexusa, czy nie ma nic przeciwko. Wysyłam to odgórnie do Bethesdy, bo dostałem już dawno temu kontakt. Powiem, że kurwa mija rok, nadal są na mnie tworzone jakieś represje. Ludzie, którzy współpracują z Bethesdą, którzy są blisko powiązani z community managerem, który próbuje mnie zastraszyć mailowo, nagle wstawiają posta a propos tego, że kurwa życzą mi, żebym zdechł i elo. Zagramy dokładnie w taki sam sposób jak wy Bethesda. Pierwszy sobie z tego zrobiłem content, a teraz sobie pojelecę z tym dalej. Ja odpisałem Bethesda Polska. Pozdro Lecho, zostały mi według twoich prognoz jeszcze 2 miesiące w internecie. Postaram się w tym czasie jak najwięcej kontentu stworzyć dla widzów. Pozdrów tam wulgarnego przy wieczornym Falloutcie. Essa, kurwa. I tyle. Co tam się pierdolić będę? Ciekawe to widzowie. To, że został ci rok, ile się zestarzało. Jeszcze kurwa stary nie minął rok, nie? Jeszcze nie minął. Kiedy wyszedł Starfield, widzowie? Ja wam pokażę mail od Bethesdy. Bethesda takie maile pisała. Ej, kurwa, ja mam maila do Łukasza, co słuchajcie, mógłby napisać wulgarnemu graczowi. Ej, Łukasz, ty masz już w sumie konspekt maila. Patrz. Ej, napisz mu tak. Łukasz, mam dla ciebie swoje propozycje. Napisz mu tak. Jesteś inteligentnym gościem i ja i ty dobrze wiem o jakich twórcach mówię, o jakich przykładach zaczepek.
czy tego, do czego kierujesz swoją społeczność. Starfield jest tu tylko i aż platformą. To mogę być dowolna inna duża premiera, zaraz będzie... Tylko zamień Starfielda na Dragon's Dogma, bo tam o Dragon's Dogma chodziło. Po czym pisz tak. Wszystko sprowadza się do tego, czy w działalności na YouTubie chcesz na dłuższą metę iść w stronę szerzenia negatywu, czy jednak wziąć już więcej odpowiedzialności za nastroje, które kierujesz, bo krytykować można na dwa sposoby. Można merytorycznie punktować błędne tezy, nietrafione rozwiązanie błędy. Ej, stary, to będzie idealnie pasowało do maila, jakiego mógłbyś wysłać wulgarnemu graczowi. Albo po kimś się po czymś przysłowiowo przejechać, nie biorąc pod uwagę konsekwencji ani tego, że po drugiej stronie tego wszystkiego są ludzie. Dobre fest to będzie. Zarówno ci, którzy cię oglądają, jak i tacy, o których się wypowiadasz. To jest twój wybór i niebycie prawdziwym dla swojej społeczności nie oznacza bycia buldożerem budującym swoją siłę na rozjeżdżaniu opinii innych. To nie jest tak, że ci stawiam w roli krzykacza. To nie było moją intencją. Jak tak odebrałeś, to może powinieneś przemyśleć to dlaczego. Stać się na dużo więcej, nie ukrywam, że piszę do ciebie z Falloutowej sympatii. W ogóle często zdarza mi się rozmawiać z twórcami, bo w końcu od tego są community menadżerowie, a mój Discord DM jest zawsze otwarty. Śmiało zapytaj o to kogokolwiek. Kurwa, ty, może ja napiszę do Lecha? Czy w tym momencie też jest otwarty? Pierdolę, piszę do niego. Siema Łukasz, czy nadal twój Discord i DM jest otwarty? Jestem gnębiony przez część waszej społeczności. Przetestujemy to. Jesteś community managerem, to nie będzie problemu no, na streamie o tym porozmawiać. No i szkoda by było, żeby gość z taką wiedzą i... Ty tego nie pisz wulgarnemu graczowi, bo to śmieszne, nie? Tam ty myślisz, że internet ma wpływ na optymalizację gry. No. Łapnie na Discordzie, jako Leho himself. No i jessa. Idealnie by pasowała ta wiadomość, no nie? Community manager Bethesdy, widzowie, to po prostu takie jaja tam się dzieją, że... Czemu Bethesda jest zaangażowana akurat? Kurwa, śmieszy mnie to fest, widzowie. Śmieszy mnie to. A wszystko to, słuchajcie, decyzje jednego człowieka w Bethesdzie. Kogoś, kto ma pełnić funkcję community managera, działa w drugą stronę niestety.